Siemanko, Dyszka z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. To już 14 odcinek, potężne składy widzów. No i nie przedłużając, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę. Lecę z kolejnymi składami, których jeszcze nie było. Jak sami widzicie, pierwszy składzik wysłał Kacper D, który ma 123 overalla na 100 zgrania. Oczoła Mbappé, Taremi, Ronaldinho, Casemiro. Feinsteinger, Tadic, Jordi, Alba, Van Dyke, Dest oraz Varan, tutaj skill boosty na poziomie 13-14, dlatego też moja ocena będzie tutaj 9 na 10 no i to naprawdę jest bardzo fajny składzik, aż taki potężny nie jest, na pewno kilku graczy jest tutaj bardzo potężnych Jakie zmiany dokonasz w przyszłości, to się okaże zapewne z czasem. Toty idą, chociaż te toty, tak jak to powiedział mój syn, nie będą ciekawe, ponieważ chyba aż 8 zawodników miało karty Team of the Tournament. No i dlatego też nie wnosi to tak szczególnie nic do, do tej gry. No ale zobaczymy z czasem. Pozdrawiam serdecznie, Kasper, i przechodzę do kolejnego składu. Kolejny skład od Krzysiek S. Pozdrawiam serdecznie. 120 na 100. Jest i polski akcent Lewandowski. Jest Bale Mane Neuer Griezmann Arturs UEFA Champions League. Przynajmniej karta design Alaba Dier, Walker 120. Skill boost na poziomie 12, 13, 14. No tutaj powiem tak, że będzie takie. No, no ten Lewandowski naciągany 9 na 10 Ten lewy tu cię ratuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. A składzik oczywiście ma potencjał. Tylko, że tutaj ja bym już powoli, powoli, oczywiście przymierzał się do jakichś zmian na obronie typu Alaba oraz Dier. chyba, że to ci nie przeszkadza, to graj dalej i zbieraj przynajmniej końsy na Toty, bo to za niedługo będzie, myślę, że tematem przez kolejne dwa miesiące. Bo tak podejrzewam, że 45 dni eventu będzie w FIFA Mobile. Także cyk do kolejnego składu. Piotrek S. Ze składem 121 na 100. No i napisał fajnie, by było być na odcinku. <laughs> no, ty nie jesteś, ale jest Twój skład, yy, także jest moc. Mm. Życzę ci oczywiście jak najszybciej yy, Overalla 130. Mamy tutaj dosyć nietypowy składzik, bo. Kart już dawno nie widziałem, typu Messi yy, I ta karta jest naprawdę potężna Müller, mamy tu też z UEFA Champions League A tak, no to tutaj jeszcze Roberto Carlos, yy, nawet spoczko yy, Pickford, yy, no ciężko mi się odnieść Jeszcze Bamba na LW yy, Są tu ka karty nowe, stare yy, Rzadko używane, no i spoko, szacun Skill na 13-14 Także tutaj też takie naciągane 9 na 10. No i pozdrawiam Cię, Piotrek serdecznie. Michał K. Na bramce masz tutaj Mendiego w napadzie przepotężni Ronaldo. Ronaldinho. No i tutaj, właśnie Jerzinho. Czy jak się go wypowiada? Mam duży z nim problem, bo też słuchałem, jak się go czyta w języku portugalskim. No i jakoś mi ciężko jest go wypowiadać Jedni się śmieją, drudzy nie Ale spoko, od tego jesteście, żeby się ze mnie pośmiać Czasami tego co i mówię Rabio, Kudus, Kowacic, Zima Guardiol, Walker oraz Mel Albo Mele Różnie to wszystko bywa 109 na 90 Brak skill boostów do Kowacicia Do Rabio, do Kudusa Myślę, że w pierwszej kolejności tutaj Michale powinieneś w bardzo szybkim tempie rozwinąć sobie ten składzik Jeżeli chodzi o skill boosty No bo to podwyższa oczywiście overall no i zabiera ci monety No ale tak przynajmniej tutaj moja taka sugestia Jeżeli ci nie zależy na overallu no to graj tak jak grasz dalej No i pozdrawiam cię serdecznie No i moja ocena tutaj jest yy, 8 na 10. Cornell L. Unami Simon na bramce. Mane Havertz. Bruno Fernandez. Spoczko napad. McKean Ambrabat Valverde. No też nie jest y, źle. Akuna Akanji Dear Walker. I też nie jest źle. Jeżeli chodzi o cały kształt, tutaj Twojego składu z kilbusty 11-12. Czyli pilnujesz sobie takiej równowagi. 88 zgrania, 119 tu będzie takie m, naciągane, też 9, no bo ósemki tutaj nie mogę ci dać w porównaniu do poprzedniego składu, dlatego też naciągane 9 na 10 kornel i lecisz dalej, zbierasz końsy lub y, diamenty na kolejny event, chociaż teraz bardzo ciężko jest je zbierać, ale jest taka możliwość, nie? Łukasz O przesłał skład, a razem ze składem komentarz. Niedługo Czech wleci za Wandersara. Na RW oczywiście może być Messi, ale ja go nie chcę w żadnej wersji. Okej, okay. czekajcie, bo czegoś tu nie rozumiem. Kolejny gracz zmienia Wandersara na Czecha. Tak w ciemno lecicie z nim. Okej, okay, no chyba, że jest taki potężny jak Wandersar. Oby taki był. Jeżeli chodzi o cały skład, no to Mbappé, Eusebio, Ronaldinho, Gabko, Ambrabat, Zidane, Bruno Fernandes, Ferdinand, Jago Silva Stones. No tutaj 10 na 10 bez żadnego, bez dwóch zdań. Um, aha, bo na RW może być Messi, ale ja go nie chcę w żadnej wersji. Aha, no to może być, ale nie chcesz go w żadnej wersji. No to przyjmijmy, że go masz, ale nie masz. A ode mnie masz 10 na 10. No i pozdrawiam cię serdecznie, Łukasz. Dominik CH wysłał składzik, w którym mamy naprawdę gwiazdy, oczywiście futbolu, jakby to nie było, tylko z overallem 90 na 68. To jest oczywiście ocena ogólna Twojego składu, ponieważ masz tutaj Mbappé, Mane Kurtua na takich bazówkach. World Cupowych w bazówkach yy, takich yy, prawie że zwyczajnych, niezwyczajnych. Masz też Walkera na RB, yy, dosyć ciekawy składik. Wszystko oprawiał, żeby się zgadzało, gdyby nie ten CDM na yy, pozycji LM. Yy, dopiero zaczynasz pilnuj oczywiście tutaj pozycji, tak robisz skill boosty też na spokojnie rozwijaj. No i tutaj ocenka moja 5 na 10. No i pozdrawiam cię Dominiku. Co do zmiany, no wszystko jest do zmiany. Pozdrawiam. Dareczek, pozdrawiam cię serdecznie. Przesłałeś tutaj skład z overallem 115 na 78. No, potężnie, można tak powiedzieć. Guareiro, Rafael, Romero, Metike, Szmielńkowicz, Sawicz, Grizman. No i jest i też Sterling i Rafinha. Napisałeś, że za Rafaela i Romero wlecą Van Dijk i De Licht, a za e, Turnera Mendy 102 lub Martinez 103. A może pójdziesz za takim ciosem i trafisz na przykład y, sobie Czecha albo go kupisz, chociaż cię nie stać, ale ta karta powinna pod po koniec całego eventu National Heroes kosztować no z 20 parę milionów. No chyba, że się okaże on bardzo mega dużym koksem. No to wtedy ta karta już aż taka katania nie będzie. No ale myślę, że jak tylko gracze Free to Play zaczną odbierać właśnie Czecha, tą ikonę, to będzie wysyp tych bramkarzy. Też jeżeli chodzi o napad właśnie tej drugiej karty. No i tyle. Tutaj wiesz co, chcesz zrobić w tym składzie. No to bardzo fajnie. Tutaj tylko podkręcaj sobie zgranie, robiąc na razie wszystkie skill gamesy, mecze w miarę możliwości oczywiście swojego czasu. Skill boosty masz też taką równowagę, prowadzisz. No i tutaj takie myślę, że 8 na 10 dla ciebie takie dobre 8 na 10. No i pozdrawiam cię dareczek. Marcel S. wysłał tutaj skład 120x98: Martinez, Ronaldinho, Van Persie, Sakał, Herrera, Kamada, Witzel, Shaw, Zimmerman, Zyle oraz Walker. Napisałeś cześć, Dyszka, mam nadzieję, że ocenisz mój skład. Oczywiście, że tak, właśnie to w tej chwili uczynię. I ktoś jeszcze tutaj nawet napisał Ci, Dominik CH napisał, że Wicel i, Zimmer, i Zimmerman do zmiany. Okej, okay, no, poniekąd ma też rację. Mm, I tutaj odpowiedział za kogo? Yy, tutaj za Wicela Bellingham, Modric za Zimmermana Wandajka. Okej, okay, czyli za Zimmermana Wandajka, a za Wicela. Modricza, no to jest troszkę kosztowna zmiana, ale jest oczywiście osiągalna no w tej chwili może nie, bo masz 237 tysięcy końców, ale w przyszłości myślę, że coś sobie tutaj zamienisz, no i moja nota będzie takie, wiesz co no dobre naciągane, naciągane 9 o, dobre 8, naciągane 9 wybierz sobie ocenę, pozdrawiam cię Marcelu Filip S. napisał. Co można w tej reprezentacji zmienić, panie Dyszka? Mm, mamy tutaj cały skład reprezentacji polski. Proszę bardzo: Szczęsny, Świderski, Zieliński, Lewandowski, Zalewski, Krychowiak, Kamiński, Bereszyński, Glik, Kiwior. Metikesz. Zmienić by tu można było troszkę na pewno graczy. Ja bym osobiście, ja rozumiem tutaj, jak większość z was wymieniłaby krychowiaka. Dodatkowo, ja bym usunął już ze składu glika. Ja wiem, że on jest mocnym graczem, wnosi bardzo dużo do naszej reprezentacji, jednakże ja wychodzę z założenia, że trzeba dawać młodych i Niech ta reprezentacja w końcu się zbuduje. Oczywiście, ona ma doświadczenie, może służyć radom, ale już spoza boiska i tyle. Szczęsnego jeszcze bym tutaj widział cały czas na bramce, chociaż zobaczymy. Lewandowski też jeszcze niech pociągnie trochę, ale też już widzę jakiś tam bliski koniec tego zawodnika w naszej reprezentacji, ale z jego tutaj tymi to zostanie. CASH no i tylko tyle chyba. To było takie moje osobiste. Tutaj ocena. Nie patrzę na zgranie, nie patrzę tylko za pomysł, za realizację. Dostajesz 10 na 10. No i pozdrawiam cię serdecznie. Tobiasz S. Wysłałeś skład z overallem 126, granie 100. Napisałeś też: Pozdrawiam, również pozdrawiam. Pele będzie trenowany do 30 poziomu czyli do 30 poziomu rank upów no i bardzo fajnie, mam nadzieję, że będzie Ci on służył jak najlepiej składzik bardzo pozytywny, bardzo fajny Meni, Makin, Mane, Van Persie, Rafinha, Van der Sar Ruben Dias, Delich Dest i tutaj Twój składzik, tak ocenię na naciągane 10 na 10 dobra dziewiątka, taka potężna z naciąganym na dziesiątkę. Tutaj życzę Ci jak najszybciej, żebyś tego pele wytrenował do 30 rankapa. A masz 11 milionów, także to jest cyk i masz. No, ale to jest tylko kwestia kupienia zawodników nie? i chęci. Chociaż ja bym się jeszcze na razie wstrzymał i tylko dobił do 20. O, na takiej zasadzie. A później zobaczył. Jak gra, a później ewentualnie na 25. Z tym 30 to bym się tak troszeczkę wstrzymywał, bo potem ciężko jest go sprzedać, bo musisz przerzucić te 30 rank-upów. No i tutaj tak już ten. Jeżeli grasz free-to-play, no to jest ciężko zbierać te punkciki do przenoszenia rank -upów. No i tutaj pozdrawiam Cię jeszcze raz. Siemanko, Kamil S. sieba Mam nadzieję, że ocenisz. Czekamy na to, Ty, pozdro no. Powoli czekamy, czekamy powoli. Co tam za kobitka? Tutaj jakaś się wyświetla z jedyneczką. Martinez na bramce. Mbappé, Charlison, Messi, Modric, Bergam, Bellingham, Cole, Stones, Thiago Silva, Hakimi. No i piękny składzik: 131 na 100. Skill boost zaskakująco na takim dobrym poziomie, ale myślałem, że przy takim składzie do no tutaj 18-19 będzie, a tu proszę bardzo 17. Jeszcze jeden, over, jeszcze jeden skill boost na poziom 18 i będzie overall 132, ale fajny składzik. No i tutaj wlatuje 10 na 10, 238 milionów, 38 tysięcy gemów, także jest co robić. Mm, nie ma tu już więcej co opowiadać o tym składzie, bo na razie jest kompletny. No i życzę samych wygranych. Pozdrawiam serdecznie. Michał D., główny skład 1. No i pierwszy tutaj sprawdzę twój składzik a potem przeczytam, co napisałeś. Richard Lisson, Lewandowski, Gakpo, McKin, Modric, Giniola, Romero, ok, Van Dijk, Delict, Jordi Alba, Neuer, ok, i teraz czytam na PO wleci najprawdopodobniej Hakimi 108 na napastnika za Richard Lisona Ronaldo 106, Nazario 107. Yy, Okej, okay, Ronaldo 106, Nazario 107. Ten Ronaldo, wiecie, który, który gra teraz w Arabii. 107 Nazario, Ronaldo, 108 Richard Lison na LO Call 109, na CM Bellingham za Tego 108. Czyli rozumiem, że żyniole zostawiasz, na prawej pomocy, bo jest dobry. Nie? Żyniola zawsze mi się nim fajnie grało. Chyba, czy albo może zapomniałeś o tym Żynioli, ale daj znać. Składzik tutaj oceniam bardzo pozytywnie. Skill boosty na poziomie 15. Tutaj RB12, także faktycznie tutaj Hakimi by się przydał. No i tutaj naciągane 10 na 10, bardzo dobre 9, no i pozdrawiam Cię Michale i dzięki za taką aktywność u innych pod komentarzami. <głos> <głos> pozdrawiam Krzysztof K., Ten napisałeś zbierane jest na Hakimiego 108 za gotówkę, no i teraz tak kurde, co chcesz wydać hajs, żeby kupić sobie Hakimiego, a tu chodzi o metikesza oczywiście masz też Lewandowskiego, no i napad bardzo fajny. Lewandowski, Messi, Mbappé, Pedri, Zidane to już mówię pomoc. De Jong, Varane, Metikesh Van Dijk, Jordi Alba, Neuer. No, w sumie tak, 23 miliony. No to prawie jesteś już u celu. Tutaj no też takie fajne 10 na 10, naciągane, bo tu z gdyby były na poziomie 18, no to wtedy by była już taka potężna dziesiątka Ilbusy na 16, 15, no to tutaj jeszcze trochę ci brakuje, ale jak pograsz jeszcze trochę eventów, to myślę, że na spokojnie ten 18 wleci. Chociaż nie jest teraz łatwo. No i co, Krzysztofka? Pozdrawiam cię serdecznie, no i życzę miłego tygodnia. Łukasz SR Hmm, turner na bramce Müller, Ronaldo Beckham, Luis Figo, Berghuis, Żniola 117 na 82. Nota będzie moja, tutaj 8 na 10. Doczytam jeszcze sobie obronę Marquinhos, z Dialo Dest, ale -e. widziałem już ją oczywiście. Good team, e spoczko, wszystko tutaj no, jest jak powinno być, jeżeli chodzi o skillboosty. E są równomiernie rozłożone po 12. Każdy zawodnik jest na swoim miejscu, nie napisałeś nic. No, to była moja ocenka, taka właśnie 8 na 10. No, i pozdrawiam cię serdecznie. Nawet naciągnę do takiej dziewiątki. Także pozdrawiam jeszcze raz, Łukaszu. Trzymaj się. Bartosz, o to jest drugi skład, bo jeszcze upgrade świeży Hernandeza. Hernandez na lewą obronę wrzuciłeś. To spoczko 123 na 92. Zyjesz, Morientes, Mane, McKinsey, Dan Modric, Dest, Guardiol, Marquinhos. I pytasz co do zmiany. No to myślę, że tutaj Zyjesza gdzieś ja bym tak powoli sobie zmieniał. A jeżeli chodzi o Ocenkę, no to tutaj widzę, że 14 skill boostów. No takie dobre naciągane 9. No tak, dobre naciągane 9. No i tyle. I tego zjesza Może gdzieś tam Ci się uda kiedyś zmienić na kogoś innego, chociaż ta karta i tak, i tak ten skład będziesz, tymi, tym składem będziesz wygrywać mecze VS Atak a nawet i head to head. No i tylko po prostu... Zależy dalej wszystko od Twojego skilla i od umiejętności tych zawodników, przynajmniej e, tak, to, tak to widzę. No i pozdrawiam Cię Bartoszu. Bartosz C. napisał, mnie jeszcze nie było. Okej, okay. no to sprawdzam Twój składzik Bartoszu. Van Persie, Cavani, Rashford, Schmeichel, McKin, Berkuis, Zidane, Dembele. Jago Silva, Marquinhos, Kulibali. Ok, skill tutaj u Kawaniego na 9, bo wiadomo, że tutaj RW na ST. Raczej znaczy ST na RW, McKin. No, z skill tutaj troszkę tak bardzo mało. 117 na 78, 33 miliony. Mm, nota moja tutaj tego składu z skill i ze zgraniem 8 na 10. Takie dobre 8 na 10. No, i staraj się jakoś po prostu te skill boosty nadrabiać. To też ci pomoże kolejny event, który przed nami. No, i tyle. Pozdrawiam cię serdecznie. Piku napisał: Masz mój skład. Dziękuję ślicznie za Twój skład. Na bramce Mendy, w napadzie Taremi z Lozano i z graczem, którego nie przeczytam. Gueje Kudus, Wicel, Widic, Metike Szalaj. Oraz Robinson 116 na 82, moja nota yy, 7 na 10 i masz moją ocenę składu. Pozdrawiam. Przemysław G napisał. Witam dyszka Siemanko. Poproszę o ocenę składu na RW co polecasz i na bramkę. OK. Noer. Mbappé, Kane e, oraz Ronaldinho jest na RW mm, Valverde, Griezmann, Modric, Jordi Alba, Varane, Van Dijk, Dest mm, No spoko Spoko Na RW, no powiem Ci szczerze nie wiem, ten Ronaldinho powinien dawać radę Ale tak w rzeczywistości zawsze możesz tam wrzucić Messi, który, no, który jest no potężnym graczem i jak potrafisz yy, bawić się gałką o, na telefonie oczywiście yy, czyli kręcić zawodnikiem no to Messi do takiego try, typu, typu należy i można naprawdę namieszać w trybie head to head no jest szybki zwinny yy, fajne strzały przynajmniej z tego co obserwuję bo osobiście jeszcze tą kartą nie grałem i raczej nie będę grać no, ale nigdy nic nie wiadomo Balber de Grisbane dlatego tutaj na tego Erbu jeżeli chodzi na bramkę, no to zastanawiałbym się tutaj z tego co widziałem. No to ludzie zmieniają Wandersara na Czecha. Nie wiem dlaczego. Może to jest dobry wybór. Może warto poczekać. Może warto go mieć i w razie czego zamienić. Jeżeli by się okazał faktycznie topowym bramkarzem, no bo Czech jest wysoki, tak jak Wandersar, ma czepek, raczej to czapeczkę prawie jak Yashin, raczej kask bardziej i może to byłby dobry tutaj dobre rozwiązanie ktoś ci napisał tutaj um, a dokładnie napisał ci Dominik że możesz sobie zmienić rw Messi a na bramkę Kurtua no Kurtua też jest dobry jeżeli chodzi o bramkarza no, bo Wandersar, no to on jest bardziej do head to head, a jeżeli zależy ci na podwyższaniu overalla, no to wtedy, wtedy no już Wandersar no nie daje rady ze względu właśnie na overall. No i myślę, że tutaj skill boosty jeszcze trochę podnieść. Wiadomo, że być może ich nie masz, ale są ładnie rozłożone, dlatego też tutaj no dobre, dobre na 9, na 10 z taką. Przechodzącą na dyszkę, ale taką delikatną. No i tyle. Pozdrawiam cię, Przemku. I to już jest ostatni skład. Z 14 odcinka potężne składy, a wysłał go do nas Krzysztof F. Za parę dni wlecisz Michael na bramkę oraz wymienie Rudgiera z skillboosty się robią. Jest blisko szesnastki. Okej, okay, no to grubo. Kurtua będziesz zmieniał nasz Michaela, rozumiem tego 109. No to potężna zmiana. Faktycznie tutaj skill boosty trochę są, e, ale na dobrym poziomie. 15, nie jest źle, masz ładnie rozłożone, jak już w poprzednich składach też, ale napisałeś, że się robią, więc spoko. Col, Ferdinand, Rydgier, Hakimi, Chuamani, Modric, Bellingham, Mbappé, Ronaldo. Nawet jeżeli byś nie zmieniał tutaj tego Rydgiera, to on i taki taki jest bardzo dobry. Tu ogólna ocena 10 na 10 takie potężne. No i co, Krzysztof? Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy łapkują, oglądają. I mobilizują mnie do dalszych ocen składów na stadionie Macieja. No i co, pozdrawiam i do zobaczenia w chyba 15 hmm, odcinku z potężnych składów widzów. Cześć!